Dobry wieczór Państwu, witam w niedzielę na KHT Question and Answer numer 3. Jakoś się nikt jeszcze nie pojawił? No dobrze, trudno. Najpierw powiem o jednej rzeczy, która wyszła dzisiaj. Otóż przeczytałem informację, proszę Państwa. Właśnie tutaj muszę sobie na drugim komputerze ją wyświetlić. W Moskwie FSB zatrzymała historyka IPN. W Moskwie doszło do zatrzymania historyka IPN, doktora habilitowanego Henryka Głębockiego. FSB zatrzymało tego człowieka. On z artykułu w Onecie wynika, że on przeprowadzał jakieś badania dotyczące od 93 roku badania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w zakresie relacji polsko-rosyjskich w wieku XIX i XX, czemu poświęcił dotąd szereg swych prac naukowych. Zatrzymano go, był na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu. Oczywiście to zatrzymanie jest elementem jakiejś wojny propagandowej, proszę Państwa. To jest dość ciekawe. Natomiast najciekawsza jest inna rzecz. Proszę zauważyć, że kilka dni temu, chyba nawet tydzień temu, do Polski nie wpuszczono historyka z ukraińskiego odpowiednika IPN-u, tam zdaje się szefa tego IPN-u, prawda? Czyżby Rosjanie odpowiadali za Ukrainę? Tak to trochę wygląda mi jak retorsja. Nie wiem, nie znam sprawy jeszcze, ja przypuszczam, że te badania historyczne są dość mocno kontrolowane przez Rosjan. I spotkałem się kiedyś z sytuacją, w której pewien pracownik Politechniki Warszawskiej usiłował napisać pracę o w ogóle powstaniu Politechniki, historii Politechniki, a ona, jak wiemy, została założona pierwszy na bazie i pierwszy taki jeszcze za cara. I o dziwo, było w materiałach ochrany. I kiedy wystąpił właśnie do tego Instytutu Rosyjskiego Archiwum, oni mu odmówili, mówili, że to są sprawy tajne, sprawy związane z bezpieczeństwem państwa. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale miał również duże kłopoty z dostaniem się w ogóle do jakichkolwiek archiwów rosyjskich. Nie wiem, co badał pan Głębocki, chociaż domyślam się, prawdopodobnie też chodziło o materiały ochrony w tym momencie. Coś się musiało zdarzyć, że Rosjanie postanowili tak ostro zareagować i wysłali FSB, żeby nikomu nic nie robiącego historyka po prostu zatrzymać. Przypuszczam, że to jest rzeczywiście element wojny propagandowej. To taka informacja na sam początek. A teraz czekam na Państwa pytanie. No tak, witam też wszystkich, witam serdecznie. Pytań szukam. Nie widzę żadnych pytań jeszcze na razie. Mam nadzieję, że zaraz się jakieś pytania zdarzą, bo ludzie mnie tu pytali. Aha, jeszcze jedno. Dostałem pytania na privie, to nie jest tak, że ja zapominam, dotyczące lobbingu i dotyczące lobbystów. Zaraz odpowiem, panie Krzysztof Dziuda, na to pytanie. Lobbystów w Sejmie, arcyciekawy materiał. Tylko że do tego trzeba się lepiej przygotować, to raz, ja w ogóle nie rozumiem zasad i potrzeby istnienia lobbingu, żeby było jasno. Dla mnie w ogóle te ustawy w Polsce są sztuczne i sankcjonujące korupcję. I uważam, że nie powinno być nigdy coś takiego jak lobbing, a lobbyści nie powinni mieć żadnego wstępu do i dostępu do posłów. Są inicjatywy obywatelskie, więc jeżeli obywatele prowadzą jakąś inicjatywę, dopiero wtedy poseł powinien badać, jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast jeżeli pojawia się oficjalnie według jakichś ustaw lobbysta w Sejmie i lobuje za czymś tam, tutaj chodzi o energetykę w tym momencie, to jest to, mówicie, kot już nauczony, przychodzi. Jest to po prostu dość dla mnie... No, zapala się dla mnie duża czerwona lampka i ogromny znak zapytania i ogromny wykrzyknik jednocześnie. No niestety, ale to być może się ludzie z tym, być może się Państwo z tym nie godzicie, ale ja uważam, że ustawy lobbingowe powinny w Polsce, szczególnie w Polsce być całkowicie zniesione i powinien być zakaz jakiegokolwiek lobowania na stronę jakiejkolwiek grupy w polskim parlamencie, no, ale można się z tym zgadzać, nie zgadzać. To jest korupcjogenne. Natomiast pan Krzysztof Dziuda, czy ma pan jakieś informacje na temat osoby pana John'ego Danielsa?
Czy według pana jest on agentem Mossadu i co pan sądzi o zatrudnieniu go jako doradcy w firmie LOT? Proszę pana, ja nie będę rzucał oskarżeń, czy ktoś jest agentem Mossadu, czy innej służby, czy nie. Ja wiem tylko, że w innych wywiadach ludzie, których się wysyła za granicę i osiągają, dochodzą do pewnych środowisk i dochodzą również do środowisk decyzyjnych i zajmują pewne określone funkcje w danym państwie, znaczy nawet nie rządowe, tylko mają pewne funkcje doradcze w tego typu sprawie i tak dalej, najprawdopodobniej znajdą się w zainteresowaniu swojego wywiadu i działają na rzecz swojego państwa, bo do tego służy wywiad, żeby takich ludzi wykorzystywać. To, że my tego nie robimy, to jest po prostu, no wiecie państwo, no, to nie znaczy, że inni mają tego nie robić. Natomiast, czy to coś oznacza? Nic, bo nic, jeśli ci, którymi spotyka się pan Daniels, mają pełną świadomość tego, co przed chwilą powiedziałem. A z tą świadomością bywa różnie. Tak tylko mogę na to odpowiedzieć. Natomiast czy jest, czy nie, to jest absolutnie nie jego sprawa. Zadaniem naszego kontrwywiadu jest zabezpieczyć przed takimi ewentualnościami rządzących oraz ludzi, którzy mają jakikolwiek wpływ na działanie państwa. Proste. Tak powinno być. Nie szukam winnych na zewnątrz, dlatego że to jest nasza wina, że my na coś takiego pozwalamy. Jeżeli tu istnieje pan John Daniels, którego nazwisko pierwsze słyszę i bardziej kojarzy mi się z napojem, prawda, popularnym na świecie niż z konkretną osobą, może być całkowicie niewinnym człowiekiem wykonującym świetnie swoją pracę, świetnym fachowcem. Może być. Może być również tym, jak pisze pan Dziuba. Tego nie wiem. Od tego jest kontrwywiad, żeby takie rzeczy zbadał. I każdy kontrwywiad na świecie zrobiłby to samo. A więc ten kontrwywiad kraju, do którego należy Mossad, czyli Shin Bet, prawda? Tak jak również i kontrwywiad amerykański, kontrwywiad brytyjski, kontrwywiad rosyjski. To jest ich zadanie. Oni bronią swoich krajów. My mamy bronić się przed, bronić swojego kraju po prostu. I to jest wszystko. Jakie info posiada pan na temat przebrania się Nowoczesnej, o której pan wcześniej pisał? No właśnie, to jest ciekawe pytanie, proszę państwa, bo ja od wczoraj obserwuję zabawę w internecie, straszne zabawy na temat pani Katarzyny Lubnauer i na temat Nowoczesnej. Otóż proszę państwa, Nowoczesna, jak widać, została stworzona, jak to wszyscy wiemy, została stworzona szybko, ad hoc, wybrano młodego człowieka, człowieka, który był nowy zupełnie, nieznany w mediach, bo nie był znany. Ja pamiętam pierwsze pojawienie się pana Petru w telewizji, w TVN24, od razu z sondażem takim gdzieś wydającym już mu wejście do Sejmu, czy jakieś 6-7%, potem oczywiście sondaże rosły, więc to się tak trochę robi. Nazwałem to projekt. No projekt, ponieważ trzeba było kogoś wybrać ad hoc, to po pierwsze nie pozwoli uciec gdzie indziej, czy zmobilizuje wyborców PO rozczarowanych do PO, a jednocześnie niechcących głosować na PiS. I kto w razie czego i odbierze w ten sposób głosy, również głosy PiS-owi przez wyborców rozczarowanych PO, część wyborców, którzy były rozczarowanych PO, a jednocześnie mogący głosować na PiS, ze względu na przykład na Andrzeja Dudę i na pewien świeży powiew, który PiS jednak dawał, prawda? Po to moim zdaniem ten projekt został stworzony. Ale minęły 2 lata, no pan Petru się, jak wiemy, jest bohaterem chyba największej ilości zabawnych memów, które ja sam u siebie publikowałem, nie obrażając go oczywiście, ponieważ niektóre jego wypowiedzi, niektóre jego działania były rzeczywiście, no powiedzmy szczerze, śmieszne, prawda? Jak państwo się przyjrzą, to tam w tle na zmywarce, tam w tle leży mój drugi kot, który się właśnie wygrzewa, kotka. No. Także jestem, mam dzisiaj obstawę 2 kotów. I na tym polega problem. Ale przez te 2 lata okazało się, że PiS po pierwsze umacnia władzę, PO natomiast nie potrafi się dogadać z nikim, opozycja jest podzielona, więc trzeba zrobić coś, co pozwoli na stworzenie dość mocnego ośrodka opozycyjnego, który będzie bardziej taki, przypominał PO, ale tym PO nie będzie, a jednocześnie przypominał Nowoczesną, ale tą Nowoczesną nie będzie. 2 lata to jest możliwość na wykształcenie lidera, pokazanie lidera i stworzenie lidera. Nie wiem, czy tak było z panią Lubnauer, czy nie, ale pani Lubnauer jest osobą
absolutnie inną niż Petru. Jest osobą wykształconą, jest osobą inteligentną i na pewno nie zrobi takich numerów, ani nie da takich wypowiedzi, jakie dał pan Petru. Pani Rubnauer jest dość groźnym przeciwnikiem, o ile można to nazwać ją przeciwnikiem w tym momencie, oczywiście przeciwnikiem politycznym w tym sensie. I proszę zobaczyć, że jedna z jej pierwszych decyzji, pierwszych rzeczy była jednak porozmawianie z PO, czyli może jakaś konsolidacja może nastąpić. Ja bym się z tego tak bardzo nie śmiał, dlatego że 2 lata to są również dla twórców tego projektu, to są również lata eksperymentów i 2 lata, jednak analiz i określania, jakie popełniono błędy, jakich błędów należy uniknąć i jak działać w przyszłości. Stąd na 2 lata przed wyborami pojawia się lider, który jest kobietą, co jest bardzo ważne. Chcę przypomnieć, że te sprawy obyczajowe podkreślane przez PiS nie za nie mają wbrew pozorom o wiele mniej zwolenników niż przeciwników, nawet w łonie zwolenników PiSu, i to nie ukrywajmy tego, to trzeba powiedzieć. W związku z czym kobieta na czele partii opozycyjnej, nowa, bo to nie jest ani pani Kopacz z PO, ani nikt z PO, tylko zupełnie nowa w rezultacie na scenie politycznej, będąca dopiero od 2 lat, tak jakby, i może stanowić dość niezłą przeciwwagę po prostu dlatego. Tak uważam. Tak uważam, dlatego uważam, że trzeba to dokładnie obserwować i na pewno nie śmiać się i nie lekceważyć, ponieważ lekceważenie sondażami, wiecie państwo, co ja myślę na ten temat, że liczą się możliwości. FB mi nie pokazał, że trzeba się transmisję. No to proszę mieć do FB problem, nie do mnie. Co z aneksem WSI? Cisza. To wygląda tak, jakby 2 strony były umoczone. To wygląda tak, jakby aneks WSI rzeczywiście był jakimś kolejnym mitem, wokół którego toczą się jakieś tam boje, powstają legendy. Nikt go nie chce ujawnić, poza chyba jedną tylko stroną. I jest niekonsekwentny w tym momencie, bo skoro zrobiliśmy ustawę, odtajniliśmy akta ze zbiorów zastrzeżonych, wojsko część, to trzeba iść dalej i odtajnić wszystko. Ja już mówiłem wielokrotnie, że jestem absolutnie za odtajnieniem aneksu WSI bez względu na to, co tam jest, ponieważ informacje w nim zawarte mogą być w posiadaniu innych osób. Ja również przypuszczam, że w aneksie WSI mogą być oczywiście z obu stron, ale może być bardziej ustawione na dość obyczajowe sprawy. A dlaczego tak przypuszczam? Ale mówię przypuszczam, ja tego nie czytałem. Proszę potraktować jako przypuszczenie. Otóż proszę państwa, wojsko i służby wojskowe, zarówno GRU, jak i WSI, jak i WSW wcześniej, jak i tak dalej, częściej w latach 50., bardzo kochały w cudzysłowie sprawy obyczajowe, uznając, że na sprawach obyczajowych łapie się ludzi najbardziej. Proszę zauważyć, że większość takich rzeczy, na przykład ataków na ministra Macierewicza, jest sugestią pewnych spraw obyczajowych, prawda? Pewnych podejrzeń, takich półsłówek rzucanych. To jest taka właśnie metoda, która jest idealnie opisana zresztą w skrypcie GRU. Metoda deprecjacji. I przypuszczam, no, część ataków na mnie, które się dzieją w tle, jest również dotyczy kwestii, no, może nie tyle obyczajowych, co kwestii prywatnych, to oni też kochają to rzeczy wykorzystywać. I przypuszczam, że w aneksie WSI jest o tym troszeczkę wspomniane i to może być również powód, dla którego nikt go nie chce odtajnić. Co ja uważam, że jest błędem? Jestem za odtajnieniem aneksu WSI, tego mitycznego, jeżeli on w ogóle istnieje, jeżeli jest tak mityczny, bo równie dobrze. I proszę mi wybaczyć, nie znam dokumentu, to jest 50 na 50, tam może nic nie być. Tam mogą być tylko jakieś plotki, jakieś różne rzeczy. Może nic nie być, może coś jest konkretnego, może nie być nic, proszę państwa. Ale tego się nigdy nie dowiemy, jeśli będziemy trzymać to cały czas w tajemnicy. Co więcej, tworzyć wokół tego opinię, że to jakiś dokument, który obali dokładnie wszystko. To działa, to jest przeciwskuteczne działanie i to działa w rezultacie przeciwko rządowi i przeciwko układowi rządzącemu, zarówno przeciwko Belwederowi, jak i przeciwko
KPRM przeciwko premierowi, dlatego że wszyscy obiecali ujawnienie tego wszystkiego przed wyborami, a ludzie to zapamiętali, proszę Państwa. Jeśli wzbudza się świadomość społeczną, to trzeba się z tym liczyć, że ta świadomość społeczna nie zaśnie nagle, tak, pstryk i społeczny zasięg. Proste. Panie Piotrze, trochę z innej beczki. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego jednego dnia ma pan okno po prawej stronie, a drugim razem po lewej stronie. Dobrze, wyjaśnię. Używam dwóch rzeczy, dwóch mediów. To robię z komputera, bo łatwiej mi tu czytać, z małego komputera Yogi, którego przednia kamera jest taka i podaje rzeczywistość właściwie taka, jaką ona powinna być. Mam nadzieję, nie odwrotnie. Natomiast używam również telefonu Samsung, który, jak można przeczytać na stronach Samsunga, ma pewną rzecz z przednią kamerą pokazującą w formie lustra. Odwrotnie, jest to ich wada, może nie wada, jest to po prostu rzecz technologiczna i nie da się tego przestawić. Dlatego tak jest, proszę Państwa. A teraz chyba jest nawet odwrotnie. Nie, teraz jest. Tak, teraz jest odwrotnie, czyli ten ta yoga ma to samo, tam się kamerę zależy, jak się nastawi po prostu. Więc to jest ten problem. To jest ten problem, którego nie rozwiążę. Dorobię się małej kamery, jak się nauczę, żeby tą kamerą móc na żywo bezpośrednio transmitować, bo mam, tylko żeby móc na żywo transmitować, muszę w jakiś sposób znaleźć podłączenia, to wtedy będzie wszystko ok. Ok? Dobra. Ale to na pewno jest moje mieszkanie i na Malczewskiego na trzecim piętrze bez windy, także róg niepodległości. Także tak to właśnie wygląda. O, N. Najpierw była nazwa Balcerowicz, miała około 10%. Być może rzeczywiście tak, bo pan Petru to jest pewien projekt Balcerowicza, ale projekt Balcerowicza, znaczy nie w sensie Balcerowicza, ale wokół środowiska, które jest środowiskiem z 89 roku, przetworzonym oczywiście, zewoluowanym, które stworzyło, więc prawdopodobnie to jest ta dalszy element tej walki. Przy czym jeszcze raz powtórzę, Nie krytykujmy, nie poniżajmy, nie śmiejmy się, nie bądźmy w euforycznym nastroju, bo to jest bardzo ważna zmiana, wbrew pozorom. I rzeczywiście koło pani Katarzyny Lubnauer i jej ugrupowania, czyli Nowoczesnej, może się stworzyć dość skonsolidowana opozycja. Nie zapomnijmy, że mamy 2 lata do wyborów. To jest teoretycznie dużo, ale może się okazać, że to jest mało. Teraz się pan oberwie o koty, jak... Dlaczego ma się oberwać? Dobrze, co tam dalej jeszcze? Co państwo jeszcze pytają mnie? Nie mogę tutaj. Czy będę w Katowicach? Raczej nie. Nie wiem, bo nieprzewidywany jest jakikolwiek objazd autorski z resetem, który jak wyjdzie, to pewnie wyjdzie na początku grudnia. Może już na targi książki historycznej, ale raczej nieprzewidywana jest zbyt duża promocja tej książki. Ja raczej będę to prędzej u siebie prosto. Nie do mnie pytanie, tylko pytanie jest do wydawnictwa. No tak, jakieś pytanka, bo robi się nudno, proszę Państwa. Anna Bochu, żadna nowa, wcześniej była w Unii Wolności, potem w KLD. Tak, była, jak wielu ludzi. Oczywiście skądś z takiego środowiska pochodzi, ale w polityce, w sensie bycia posłem czy bycia znaną osobą, to jej można nazwać, że jest nowa. Gdzie jest Maciej Świński? Bo coś tutaj miał mi zadać. Proszę. No widzicie Państwo, prosiłem o pytania. No Państwo nie chcą mi zadawać pytań. Hehe, nie ukrywajmy, to trzeba powiedzieć, co nie ukrywajmy. No proszę Państwa, innym razem poproszę, bo o, coś tutaj jest jeszcze. Może pan przeoczył moje pytanie. Chodzi o Piotra Rybaka, który poszedł siedzieć w Marszu Niepodległości we Wrocławiu. Co pan sądzi? Prowokacja czy głęboki patriotyzm? Proszę państwa. Pewnie głęboki patriotyzm, ale naiwny patriotyzm. Dlatego, że trzeba przewidywać skutki tego swojego patriotyzmu. Ja rozumiem, że wszystko może być zero-jedynkowe, ale nie żyjemy na Księżycu. Pan Piotr Rybak spalił kukłę Sorosza, nie żadnego Żyda. Nie przewidział tylko, że zetknie się, że odbędzie się starcie z siłami, które nie będą chcieli widzieć Sorosza, tylko będą chcieli widzieć Żyda. Mnie jest wszystko jedno, czy Soros jest Turkiem, czy jest Żydem, czy jest Chińczykiem. On to jest po prostu Soros i wykonuje określoną funkcję, ja to mówię.
Oczywiście w tej chwili po Marszu Niepodległości ktoś sobie nagle przypomniał, że trzeba będzie go ukarać, w związku z czym zmienili, żeby pokazać, jacy my jesteśmy sprawiedliwi, jacy my jesteśmy praworządni. Co jest absolutnie nieprawdą, ponieważ jak dotąd za wszystkie obraźliwe uwagi dotyczące Polski i Polaków nikt nie poszedł siedzieć, a polscy posłowie, których nawet PO krytykuje, eurodeputowani, którzy przeciwko Polsce głosowali, proszę Państwa, chodzą sobie wolno i będą sobie chodzić wolno. Dlaczego mają nie chodzić sobie wolno, prawda? Nikt ich nie skrzywdzi, nikt ich nie wsadzi za dokonanie zdrady dyplomatycznej po prostu, bo ja tak uważam, że to, co oni zrobili, jest karygodne i powinni zostać ukarani. Powinno im się odebrać, przynajmniej odebrać mandaty, więc ktoś na nich głosował, to jest gdzieś w protokołach Komisji Wyborczej, prawda? Ktoś na nich głosował, więc ci ludzie powinni wystąpić i cofnąć im po prostu swoją autoryzację, czy delegację swoją, bo każdy wyborca deleguje gdzieś kogoś, prawda? Swoją delegację. No ale niestety wyszło tak, jak wyszło, i ja nic na to nie poradzę. Odpowiada Piotr Rybak, bo za Piotra Rybaka nikt się nie upomni, proszę Państwa. No, a kto się upomni za Piotra Rybaka? Jakiś ksiądz Międlar, były ksiądz Międlar, jakieś nieważne pisemka internetowe, ja przepraszam te pisemka internetowe, ale tak to jest traktowane. Natomiast te ważne, na które rząd zwraca uwagę, bo o nich mówi, czyli na przykład TVN, Gazeta Wyborcza, Polsat, Fakt i inne rzeczy, będą bić na aram, że trzeba tu pokazać i przykładowo zamykamy antysemitę, po prostu. Przy czym ja zaznaczam, że jestem przeciwny paleniu kukły kogokolwiek, ja bym tego nie zrobił, ale nie oznacza, żebym nie uważał tak, jak uważam. Co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? No właśnie, tu proszę bardzo. Rybak jest kryminalistą, obraził Agatę Dudę. Pan Piotr Rybak jest patriotą, jak mało kto. Dwa przeciwne zdania. Dobrze. Dobrze są takie zdania, możemy uważać, tylko że czy kogokolwiek wsadzają na świecie do więzienia za to, że obraził jakąś pierwszą damę czy inną? Proszę mi wierzyć, w Stanach Zjednoczonych pierwsza dama i pan prezydent i jego żona, czy ktokolwiek, są obrzucani takimi inwektywami, że jakby zaczęli chodzić do sądu, to w ogóle by nie rządzili, tylko w kółko by podawali wszystkich do sądu po prostu. Więc i nikt na to nie zwraca uwagi. U nas niestety zwraca się uwagę. Każdy może myśleć jak chce, tylko że czy czyn pana Piotra Rybaka komuś zaszkodził? Moim zdaniem nie. I moim zdaniem możecie się Państwo ze mną spierać, został uznany za przejaw antysemityzmu na siłę trochę. Siłę trochę, tam zdaje się był napis nawet Soros. Ale jeszcze raz powtarzam, ja bym kukę nie palił, raczej kukuł czynniczych, raczej jestem skłonny do dyskusji. No właśnie. No czy macie Państwo jeszcze jakieś do mnie pytania, czy już mam kończyć? No proszę mi powiedzieć. O, kontrwywiadowczo powinni być... Już, bo tu miałem ciekawe pytanie, tylko mi się ten komputer jak zwykle. Znaczy, że kontrwywiadowczo powinni być uświadomieni wszyscy, którzy uważają się za patriotów. Szkolenia powinny być wśród karcerzy, WOT i wojskowych obowiązkowo, ale także wszyscy zainteresowani obronnością Polski. Zgadzam się, powinni być, ja o tym mówię. I co z tego, proszę Państwa? I co z tego? Kiedy wtedy, jeżeli tak będzie, to instytucje, które zajmują się kontrwywiadem i mają legitymację, no to będą wtedy, stracą wtedy, tak jak uważają, swoją elitarność, bo to jest elita przecież, intelektualna i nie tylko, tak się uważają po prostu. I nie będą mogli mówić, ha, ha, pchy, pchy, jesteśmy i to robić tajemnicze miny na każdej jotły i będą musiały odpowiadać na każde pytanie ludzi. I to jest problem, proszę Państwa. To jest problem. A propos tego, ja zaczynam cykl szkoleń jednodniowych, bo to z większych szkoleń wybrałem takie jednodniowe, więc są jeszcze miejsca. Pierwsze jest 9 grudnia, więc jeśli ktoś z Państwa jeszcze chce, one są płatne niestety, bo proszę mi wybaczyć, ale z czegoś muszę utrzymać SWT TV, spółkę i z czegoś żyć, więc muszą być płatne. To jest unikalna wiedza na dobrą sprawę. Więc zapraszam Państwa, wszystko jest na profilu, jest wydarzenie na FB, więc jest jeszcze parę miejsc, bo to są grupy do 20 osób. Rybak rasista do więzienia, ta dobrze. Ludzie się, nie kłóćcie się. Który kontrwywiad jest lepszy i skuteczniejszy, Stanów Zjednoczonych czy Rosji? Pytanie złe, to nie jest, który kontrwywiad jest skuteczniejszy i lepszy. W którym kraju jest większy reżim kontrwywiadowczy?
I otóż zdziwicie się Państwo, bo największy reżim kontrwywiadowczy jest w Stanach Zjednoczonych, a nie w Rosji. Tam w ogóle jest reżim policyjny. Jak ktoś bywał na prowincji Stanów Zjednoczonych i uczestniczył w kursach organizowanych przez tamtejsze służby, tak jak ja na przykład, to byłby zdziwiony, jak policyjne jest to państwo. Wszystko się toczy w czymś takim, co się nazywa area of jurisdiction, prawda? Czyli, jak to powiedzieć po polsku, obszar jurysdykcji. I to jest klucz do tego wszystkiego. I właśnie generalnie chyba raczej jednak Stany Zjednoczone niż Rosja, chociaż Rosja ma najbardziej brutalny i najbardziej widoczny kontrwywiad ze względu na to, że oni tam zbytnio nie przestrzegają, nie martwią się prawami człowieka i obywatela. Przypuszczam, że Amerykanie również, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, ale oni przynajmniej udają, a Rosjanie nawet nie udają. Tak to wygląda. Czy nowa afera Paradise Papers może umoczyć Westhoffady, żeby się wreszcie od Polski odczepił, bo na razie stwarza wrażenie komitywy z Katarzyną Lubnauer? Tak, może, a tylko czy on się od Polski odczepi? Nie, ponieważ to nie on się przyczepił do Polski, proszę Państwa, to Unia Europejska. Bez względu na to, co jest, jest to określona polityka określonych państw w stosunku do naszego kraju, jako efekt polityki naszego kraju, zmienionej po wyborach w 2015 roku. My za bardzo koncentrujemy się na nazwiskach, ale czy to będzie pan Nawał, czy to będzie pan Tusk, oni wszyscy mówią to samo. Ja mówiłem to przy okazji tego tweetu słynnego pana Tuska, że to nie jest tweet pana Tuska, to jest tweet, który wyraża oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, gremiów kierowniczych Unii Europejskiej i tak go należy odebrać, bez względu na to, co pan Tusk powie. I z tym należy walczyć. Czy afera Paradise Papers, coś się tam zmieni? Nie sądzę, bo jak dotąd zdaje się również nikt za te Paradise Papers, nikt nikomu z głowy nie ściął nawet, prawda? Pan Marcin Świński. Jakiego twórcę Jamesa Bonda ja lubię? Rogera Moore'a tylko. Rogera Moore'a tylko i to jest dla mnie najlepszy Bond, dlatego że on miał ogromny dystans do tej roli, dystans do widzów i puszczał oko do widza. Bardzo często widać, że się świetnie bawił, w odróżnieniu od dzisiejszych Jamesa Bondów, którzy wszystko traktują poważnie, a to nie jest film o poważnych sprawach i poważny, to jest film rozrywkowy, tak jak mówił René Clair, po to się idzie do kina, żeby na półtorej godziny zapomnieć o całym tym, przepraszam za wyrażenie, syfie na zewnątrz i przez chwilę być w pięknym, bajkowym świecie. I tylko Roger Moore tego Bonda w ten sposób zrobił. Zadałem pytanie pod postem z wywiadem o Smoleńsku. Jak wytrzymałeś tyle lat zagryzając wargi po 10.04, kiedy szef kazał wrócić do domu? No normalnie wytrzymałem. No jak miałem, co miałem zrobić? Trzeba było wytrzymać. No zacząłem po prostu myśleć, szukać, analizować i w ten sposób. Przecież nie, jednak mimo wszystko jestem byłem urzędnikiem państwowym i nie stanę przeciwko. Dużo gorzej byłoby, dużo gorzej gdybyśmy. Znaczy powiem, dużo większe szkody byśmy wyrządzili, jakbyśmy się zanarchizowali i stanęli wprost niż w ten sposób. Rozeckie pytanie pominięte, więc nie, ja odpowiedziałem. Co pan sądzi o radach profesora Chmaja? Z jednej strony dla pana dobre, koleżeństwo, etc. Proszę państwa, panie Świński, dlaczego pan cały czas pieprza mi się w kanał i opowiada mi różne, przepraszam za wyrażenie, głupoty. Wszyscy wiedzą, co ja myślę o ustawie dezubekizacyjnej, jestem jej ofiarą, tak, ofiarą i nie będę powtarzał nic na ten temat. Nie interesuje mnie koleżeństwo, nie interesuje profesor Chmaj, chce mnie pan ożenić z tym na całe życie. Proszę państwa, cały PiS i cała prawica na siłę chce mnie wrzucić do koleżeństwa, a ja się nie daję. Taki już jestem. Dlatego nie jestem ani z prawicy, ani z lewicy, jestem z Polski. Wystarczy? Mogę być z ulicy nawet. Jestem z Polski. I już. I nie będę odpowiadał na głupie pytania, głupia odpowiedź. Proste. Pani Doda już zaczyna próbować po mediach i opowiada o zatrzymaniu. Czy wyjdzie z tego tylko show medialny? Obawiam się, że tak, ze względu na to, że nie wierzę, żeby to było przysłonięcie czegoś tam akurat kimś, kto, no być może to jest popularna osoba, ale to w niektórych kręgach, bo nie należy ona do osób tak bardzo popularnych, by wszyscy wiedzieli, kim ona jest, prawda? To nie było. Oczywiście, gdyby na przykład tak aresztowana pana Schetynę, można było przysłonić wszystko, ale panią Dodą, na miłość boską, to mała kobieta, która podobno śpiewa i robi ze tego show medialne. No niech se robi, pójdzie do pana Wojewódzkiego i będzie znowu show na kanapie na temat pukania. No i dobrze, trudno.
Po prostu. A wydaje mi się, że to środowisko jest tak mocne, ma takie układy i przede wszystkim ma takie pieniądze na adwokatów, że nikomu włos z głowy nie spadnie, a nawet jej. No przykro mi. Są ludzie, którzy mogą popełniać przestępstwa, są ludzie, którzy nie mogą przechodzić nawet na czerwonym świetle przez ulicę, bo zaraz na nich polskie prawo i sprawiedliwość będzie dla nich bardzo okrutna. Bo tak jest. Przykro mi. Czy widzi pan poważne zagrożenie dla PiS ze strony nowej, nowoczesnej? Czy może przejąć część osób z PO? Odpowiadałem na to, czy poważne, to nie, ale widzę zagrożenie po prostu. Widzę zagrożenie, bo wbrew pozorom PiS, a dobrze, wrócę do dzisiejszej kawy na ławę z panem prezydentem. Ja oczywiście nie jestem tak jak większość ludzi, nie potępiam pana, jak większość tutaj byłych zwolenników PiS-u, którzy się nagle rozczarowała do prezydenta. W nie wcale się nie rozczarowałem. Prezydent ma prawo robić to, co robi i mówić swoje zdanie i powiedział swoje zdanie. Ale w tle widzę jednak konflikt i rozłam w PiS-ie, walkę o stanowiska. Obawiam się, że niestety, jeśli się pozbędą ministra Macierewicza i jego grupy, wówczas na pewno dojdzie do kolejnych konfliktów, a to wszystko odbija się na nas. To wszystko odbija się na nas i to jest to zagrożenie. I powstanie w tym momencie logicznej partii opozycyjnej z osobą dobrze przygotowaną i osobą, która nie będzie miała takich wpadek jak pan Ryszard Petru, jest samo w sobie groźne. Ono rzeczywiście może część PO, ale również część ludzi od Kukiza, wbrew pozorom, też uważa. Poza tym chodzi jeszcze o gospodarkę. Ja wiem, że PiS w tej chwili, wszyscy są euforią, gospodarka, 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 ale jak pytam się małych przedsiębiorców, niewielkich koncernów, takich jak ja jestem, jednoosobowych bądź dwuosobowych przedsiębiorców, to klną na czym świat i czekają na dobrą zmianę po prostu. Przykro mi. I ta gospodarka w rezultacie może w pewnym momencie przeważyć siłę, no ale to, bo w tej chwili widzę coraz więcej propagandy niż rzeczywistych. Ostatnio mi pewien znajomy powiedział, że musiał przerwać pracę, spędził 2 dni, bo dostał z Ministerstwa Środowiska jakieś idiotyczne pismo na temat w ogóle jakiejś opłaty, opłata środowiskowa, coś w ogóle, nie wiadomo co, 20 parę stron, na które musiał odpowiadać i tego jest coraz więcej. To, proszę Państwa, widzę, to jest dla mnie ważniejsze w tym układzie. I na tym może bazować oczywiście opozycja i będzie bazować. Poza tym nie zapomnijmy, że mamy wybory samorządowe i zobaczymy, jak to jest, ponieważ PiS opanował Warszawę i ministerstwa, opanował centralę. Tak, opanował, proszę Państwa, centralę. Natomiast ja cały czas mówię, że diabeł leży na prowincji, w wioskach, o których nikt nie słyszał i jest tam całkowicie zapomniany. Jest taka sztuka, dwie takie sztuki Jana Drdy, czeskiego pisarza, dramaturga, której pan Gajos grał świetne role, nazywa się, jedna się nazywa Igraszki z diabłem, a druga Zapomniany diabeł. I ten zapomniany diabeł jest w różnych barwach, przybierający jest od prawie 30 lat, leży sobie w nikomu nieznanych miejscowościach. A to tam jest rzeczywistość, a nie w Warszawie na ulicach i nie w ministerstwach. W ministerstw nie widać nic. Pana zdanie o pan Adam Simieniuk o bezkrytycznej gloryfikacji wyklętych. Proszę Państwa, moje zdanie jest proste i podstawowe. Jest to konieczność historyczna również. Tylko my wszyscy przykładamy dzisiejszą miarę. Nie możemy dzisiejszą miarę, a postawmy się wszyscy w roku 45. Jak to było. Wtedy dopiero zobaczymy i wtedy dopiero oceniajmy w tamtych sytuacjach. Nie można tutaj, komuniści przez cały PRL praktycznie równali ich z faszystami, mówili o nich faszyści, równali wyklętych, równali wielu patriotów z UPA, z hitleryzmem i tak dalej. Tak jakby stawiali znak równości pomiędzy walką z najeźdźcą a ludobójstwem. Prawda? To, co się w tej chwili dzieje, jest po prostu przywróceniem pewnej równowagi. Ja wiem, że są ludzie, którzy uważają inaczej, inni uważają, że będzie zawsze, niektóre postacie będą zawsze się źle kojarzyć, czy będą zawsze po prostu nie tyle źle kojarzyć, co nie będzie jasnego oglądu moralnego, ale według dzisiejszej moralności, proszę Państwa.
dzisiejszej, Anno Domini 2017. Ale Anno Domini 1945, który w ogóle był chyba nie Anno Domini, a Anno Satana, był w tym momencie, albo Anno Satanis chyba tak to się mówi, był, świat był zupełnie inny. Inne były wybory, inaczej było traktowane to wszystko. I tak i spójrzmy na to po prostu. Co pan myśli o Wincencie? Nie, nie odpowiadam na pytania na temat mojego byłego kolegi, bo z wielu powodów ja go nigdy nie atakowałem, on mnie atakował i atakuje. Nie interesuje mnie, nie lubię tego porównania. On jest inny, ja jestem inny, on pisze swoje książki dla swojego grona czytelników. Niektórzy lubią takie książki, ja tam nie lubię, piszę inne książki po prostu. Moich książek to on nie lubi, ja nie oceniam, wystarczy. Zastanawiam się, kiedy w końcu pojawi się ustawa, według której urzędnik odpowiada materialnie wobec osób, którym zniszczył firmę w życie. O, proszę panią, proszę pani, pani Aniu. Kiedy w ogóle pojawi się ustawa, że urzędnik państwowy będzie za cokolwiek odpowiadał, jak na jakimkolwiek szczeblu? Za każdą błędną decyzję, za każde opóźnienie decyzji, czy za idiotyczną decyzję, prawda? Ale to musiałoby pójść w górę. A kto odpowiada za upadek firm, którym się nie zwraca VAT, mimo że nigdy nic nie ukradły, a po prostu nie ma zwrotu VAT-u, bo ktoś założył, że nie można zwracać VAT-u i te firmy padają, chociaż wcale nie byli złodziejami, nie uczestniczyły w karuzelach VAT-owskich. Kto za to odpowiada? Więc kto powinien odejść i odpowiedzieć materialnie? No bądźmy szczerzy, proszę państwa. To oczywiście nie jest do końca moje zdanie, ale ja podaję państwu, po prostu daję państwu odpowiedź na pytanie. Co my tu jeszcze mamy? Co łączy pana z Jack Caleb? Nic. Nawet nie wiem, kto to jest. A, to ten pan, który uważa mnie za okrutnego kata, wstrętnego mordercę tego. No to po co pan się pyta, co mnie łączy z Jack Caleb? Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nigdy go nie widziałem. On kiedyś wspomniał o mnie. Widziałem tylko filmy z nim, natomiast nigdy w życiu nie miałem z nim styczności. Także nic mnie nie łączy. Ale według pana pewnie łączy, bo pewnie to jest oczywiście, proszę pana, panie Czesław Cichy, to jest spisek bezpośrednio przeciwko panu i zdrowej tkance narodu, który od roku 80 do roku 90 podwaliny podwalał, prawda? Tak, bądźmy szczerzy. Już dziennik.pl pisze Pizzagate, Clinton, pizza i pedofile, czyli najdziwniejsza afera internetu. Proszę państwa, wiem, że wracacie do tej sprawy, z której mówiłem o tych dzieciach, ale nie, ja powiem wprost, ja nie odpuściłem. Rozmawiałem z panem Bednarzem, mimo naprawdę ogromnej, negatywnej i częściowo również mojej negatywnej oceny. Znaczy, to jest moja prywatna ocena. Czy tą ocenę zmieniłem, czy nie, tego jeszcze nie wiem. Po prostu pan Bednarz, rozmawiałem konkretnie, pan Bednarz będzie musiał, ma, twierdzi, że ma dowody na wszystko, więc mam nadzieję, że w kolejnym programie udowodni mi to, co mówił zarówno minister Rafalski, jak wszystko, udowodni mnie i wszystkim państwu, że ma rację. I to muszą być dowody, które zostaną ocenione publicznie. Czy to są pomówienia i plotki, bo ktoś tak powiedział, czy to są dowody materialne. Ja w tej chwili przygotowuję się do jeszcze jednej sprawy, już poza panem oczywiście, tych sprawach związanych też ze wzajemnymi oskarżeniami rodziny, w której naprawdę nie wiem, co jest prawdą, ale tam są dokumenty, konkretne działania, rozmawiam z obydwoma stronami i z tego mi coś może wyniknąć. Tu w tym przypadku wysłuchałem, zrobiłem pewną audycję ogólną dotyczącą przestawić prowadzić problem i teraz konkretne sprawy. Ale konkretne sprawy dotyczące właśnie procederu, o którym mi mówił pan Bednarz. Bo proszę państwa, ja bym bardzo chciał, żeby to się okazało bzdurą. Bardzo bym chciał. Pan Bednarz mówił mi przez telefon, że również by chciał. Bo jeżeli by to się okazało w jednym promilu procentem, w jednym promilu prawdą, to w tym momencie trzeba by było, proszę państwa, no nie wiem co, wziąć jakiegoś pancerfausta, bo mnie to się nie mieści w głowie. I teraz mówimy tu Pizzagate, pewne holenderskie. Ja bym bardzo chciał, żeby to nie były jednak dowody przeciwko zaangażowaniu się polskiej władzy, bo to jest często tak, że bierze się jakieś nazwiska znane i mówi się, a tutaj w Holandii to napisali, to ja bym chciał znać bezpośrednie dowody, które ma Fundacja imienia Dobrego Pasterza na ten proceder.
bezpośrednie, konkretne w Polsce, a nie to, że coś w Holandii pisali, kogoś adoptowali, bo to jest taka sytuacja, że adoptowali dziecko do Holandii, proszę Państwa, a tam w Holandii mówiono o jakimś, no jakimś kręgu pedofilskim i od razu ustawia się, bo jak go adaptowali tylko do tego kręgu, nie, to nie jest tak. Ja będę chciał wiedzieć, ja chcę dojść do tego z panem Bednarzem, że rzeczywiście jakiegoś XY adoptowano w Holandii i konkretnie przerzuconego do tego kręgu pedofilskiego. I kto za tym stał? Konkretne nazwiska, konkretne sprawy, konkretni ludzie i konkretne dowody, że tak było. Inaczej to wszystko nie ma sensu, proszę Państwa. Po prostu. Tym bardziej, że w tej całej wypowiedzi jedna rzecz mnie uderzyła i staram się dowiedzieć, czy to jest prawda, pozbawianie PESEL-u i zmiana całkowita i przy adopcji zagranicznej odcinanie, nie wiem, czy to polegało na tym, czy to polega na tym, to jest niestety tajne i nikt mi nie chce powiedzieć, czy polega na tym, że usuwa się rekord PESEL-u i człowieka nie ma, czy ten PESEL się utajni. I pytanie proste, dlaczego? Być może uda mi się to o tym dowiedzieć w taki bardzo dziwny sposób. Zobaczymy. Co tutaj jeszcze? Pominął pan pytanie. Coś o projekcie Piątek Pas Potocki. Czyżby pan brał udział w tej operacji? Tak, proszę pana, biorę. Kto to jest Piątek Pas? Kto to jest Pas? Kto to jest Potocki? Pominąłem pytanie, dlatego że mnie pytacie państwo o rzeczy, na których ja nawet nie wiem. O panu Piątku wypowiadałem w jego książce, w radiu, w telewizji i u siebie też na Facebooku dość ostro. Natomiast kto to jest Paz, to nawet nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, nie znam wszystkich, nie interesuję się takimi rzeczami. Natomiast o panu Potockim wypowiadałem się już też i wypowiadałem się niezbyt chętnie, ponieważ przypomina mi się pan Tymiński i jak widzę hrabiego, który twierdzi, że jest prezydentem Polski, to mi się śmiać chce od razu, więc proszę mi wybaczyć. Na razie obserwuję i patrzę, co to jest. Co oznacza, że rzeczywiście jestem w tej operacji, proszę pana, od 2 lat, więcej, od 3 lat, bo mniej więcej od 4 lat, kiedy pojawiłem się w rezultacie po stronie prawicy, chociaż państwo jeszcze nie wiedzieli, składając książkę w Editions. Specjalnie to zrobiłem, proszę pana. Brawo, zadowolony pan, panie Jarosławie Kamiński? Dobrze. Co pan sądzi o zatrzymaniu? Mówiłem na samym początku, co sądzę o zatrzymaniu przez FSB. Zgadzam się. Sytuacja z Dodą to jest totalnie bzdurny temat. I to jest temat dla młodzieży zresztą. Nie wart zatrzymywania się, nie wart pisania, ale ktoś o tym pisze. No, nie wiem. Co pan sądzi o wątku z Berlin Station ze perspektywy Deutschland jest produktem CIA? Haha, ja wiem, o co panu chodzi. Chodzi panu o ten serial Berlin Station. On jest bywa dobry. Natomiast znam lepszy film, mówiący, pokazujący, to, ilustrujący to, co pan powiedział. A to jest według Lekarego, nie pamiętam nazwy tego filmu, ostatnia rola jednego z aktorów. Chodzi o to, w jaki sposób CIA przejmuje sprawy kontrwywiadowcze w Niemczech. Bardzo szybko i niszczy sprawy kontrwywiadowcze dla swoich własnych celów. Całkiem to jest możliwe, tym bardziej, że w Berlin Station widać ewidentnie i po raz pierwszy widziałem pokazane w jakimkolwiek filmie, bo dokument się nie mówi o tym, iż wysocy urzędnicy kontrwywiadu niemieckiego są agentami CIA i bez agentów CIA i bez tego nie mają szansy zrobić cokolwiek. Także to jest dobre i polecam zresztą wszystkim ten film. NIPO ma nas zniechęcić do PiS, by przyjąć niezadowolony elektorat i zdominować w wyborach samorządowych. Pewnie tak, pewnie o to chodzi. Czy im się to uda, czy nie, to nie. To przypuszczam, że plan jest większy. Plan jest po prostu rozbicie głosu, bo też, proszę Państwa, nie chodzi o to, by wygrać, tylko jak wygrać. Powiedziałem, PiS wygrał wybory, był bardzo zadowolony, wpadli w euforię, ale potem okazało się, że nie mając większości konstytucyjnej, nie są w stanie nic zrobić. Więc chodzi o to również, jak wygrać. Bo można wygrać jednym głosem. Czemu może służyć zatrzymanie tego, znowu, czemu może służyć zatrzymanie polskiego? Przypuszczam, że jeszcze raz powtórzę, jakiejś grze propagandowej. Mnie się to skojarzyło z niewpuszczeniem tego faceta z IPN-u, być może.
Być może Rosjanie chcą pokazać, patrzcie, my wam wszystko udostępniamy, wy grzebiecie i wykorzystujecie to do szpiegowania nas. Być może coś w tym jest, ale oni go, z tego co wiem, poprosili o opuszczenie. Wiecie państwo, w Rosji jest tak jak w Kaliningradzie, że nigdy nie wiadomo, czy droga, którą się jedzie, nie jest na specjalnej mapie, którą nie mogą jeździć cudzoziemcy. Tak to wygląda, niestety. Może coś o numerach dowodów osobistych? Dobrze, a ja mam pytanie. A co z tymi numerami? Bo nawet nie wiem. Ja też mam dowód osobisty, nowy, zresztą tam duże zdjęcie, także nie wiem. Nie wiem, proszę pana. Pan Zwierzyński, gdzie jest? O, uważa pan, że PiS zajmie się PSR-em przed wyborami przez CBA? Nie, nie uważam. Co to znaczy zająć się PSR-em? Panie Adamie, nie ja się. Czy widział pan kiedykolwiek jakąś aferę poza medialnymi wrzutkami i poza robieniem medialnego cyrku? Czy ktoś został rozliczony za jakąkolwiek aferę? PSR miałby za co być rozliczony. Ale co się dzieje z posłem Burym? Siedzi, dostał jakąś karę, czy utajniono materiały śledztwa, prawda? I nikt nic nie wie, jest cisza obok tego. Daję przykład. Prosty. Mówię, była nagle wielki strzał, kontrakt gazowy, prawda? Ktoś, prawda? Jeżeli prawdą jest to, co było o kontrakcie gazowym i o roli byłego premiera Pawlaka, to były premier Pawlak powinien siedzieć, zostać aresztowany i powinien siedzieć. A coś włos mu z głowy spadnie? Nie, ostatnio go nawet widziałem w jakiejś telewizji. Nie, nie spadnie. Więc wykorzystujemy, jeśli to ma służyć tylko i wyłącznie wykorzystaniu propagandowemu, to szkoda Zachodu, proszę państwa. To szkoda Zachodu, mówię wprost. Czy jakakolwiek afera została rozliczona? Czy ktoś z tych ludzi, którzy są winni temu wszystkiemu, siedzi, boi się? Dostał jakieś zarzuty? Nikt. Dlaczego? Nie wiem, nie pytajcie mnie, ja nie rządzę, ja nie mam kontaktu z rządzącymi. Mieszkam w Irlandii. Czy coś się zmieniło w Polsce, bynajmniej zarobki, bo zamierzam wrócić. Pozdrawiam. Panie Piotrze Różański, to ja zapraszam. Niech pan tu wraca. I dopiero pan zobaczy, bo co ja panu powiem, czy coś się zmieniło. Zarobki rosną, oczywiście. Jeśli pan nie wierzy, powinien pan mieć chyba jakąś rodzinę, więc ja na pana miejscu bym wrócił, bo im więcej was wróci, mimo wszystko, im więcej was wróci, tym w Polsce może być lepiej, bo może wy młodzi i ludzie, którzy wiedzą, jak tam jest, zmienią tutaj pewne przyzwyczajenia, które są od 40, od wielu lat u nas. No, dziękuję, Anno, za ten. Oglądał pan już Lutra Grzegorza Brauna? Tak, obejrzałem sobie, ale tylko fragmenty, bo nie miałem okazji całego. Dobrze, że ktoś w końcu napisał. Prawdę o Lutrze. Naprawdę. Ja wbrew pozorom wcale nie uważam reformy Lutra i reformacji za to, co uczono wszędzie, że to był taki okres światły i tak dalej. Uważam to za bardzo ciekawy eksperyment polityczny. Poza tym, jeśli mówimy o antysemityzmie w Europie, to przede wszystkim do Lutra. To Luter stoi za antysemityzmem przecież. W niektórych jego pismach on wali po Żydach bardzo mocno. Poza tym pewne czystki antysemickie w tamtych czasach były w krajach luterańskich. Bądźmy szczerzy, w krajach po prostu, które wypowiedziały Watykanowi posłuszeństwo. Pewnie wszystko jak zwykle chodziło o pieniądze. Film jest dość ciekawy i dobrze, że to chyba jest pierwszy film, ale stąd zauważyłem, że wszystkie filmy o Lutrze, jakie są kręcone przez różne ośrodki związane, luterańskie, związane z luteranizmem. Jest taki bardzo popularny film, którą protestanci bardzo pokazują, hagiografia prawie, że Lutra, nakręcony zresztą przez za pieniądze protestantów, więc nic dziwnego, że tak jest. Oczywiście teraz się na mnie wszyscy moi znajomi obrażą, protestanci, ale trudno, nie obrażam ich, tylko mówię, że Luter jest po prostu Luter. No. Dobrze, o tym Moskwie mówiłem. No, czy mógł pan rozwinąć wątek śmierci posła Wójcikowskiego? Ostatnio poruszył pan temat nowej informacji w tej sprawie. Czy możemy spodziewać się materiału na ten temat? Tak, wszystko zależy od pana Bednarza. Pan Bednarz był bezpośrednio. To, co mi opowiadał, to twierdzi, że zeznał to wszystko w prokuraturze. Jest gotów potwierdzić to wszystko i powiedzieć to wszystko publicznie. Tam są pewne ciekawe rzeczy. Ja zadam pytanie. Jeśli jest gotów potwierdzić to wszystko publicznie, czyli przedstawić to, co zeznał w prokuraturze, bardzo dobrze, zobaczymy.
Zobaczymy pewne rzeczy i zadamy przy okazji pewne pytania. Przypominam, że skoro pan Bednarz decyduje się zrobić to publicznie, w związku z czym nie może kłamać. Obiecał prokuratorze, że jeżeli powie wszystko to, co powiedział w prokuraturze, a w prokuraturze nie mógł skłamać, bo podlega oczywiście, bo musi mówić prawdę i podlega odpowiedzialności karnej. Więc sam ciekaw jestem, jak to będzie przedstawione, bo dotychczas tylko z półsłówek i jest to dość ciekawe, wywołujące jednak pewne znaki zapytania, może nie w tym miejscu, co było po pierwszych nieszczęsnych historiach i wypowiedziach radiowych, i enuncjacjach radiowych, ale w zupełnie innym polu, związanej właśnie oczywiście z tym wypadkiem. Mam nadzieję, że do tej audycji dojdzie, mam nadzieję, że pan Paweł tego słucha i powie, co prawda za zaproszenie pana Pawła dostałem od kogoś, kto myślałem, że jest, no tak, w czasach tak, prawdziwych znajomych i prawdziwych, nawet nie tyle przyjaciół, co życzliwych kolegów, poznaje się dopiero w czasach, kiedy jest rzeczywiście ciężko, no ale okazało się, że ktoś miał do mnie przyjść. Nie przyjdzie, bo zaprosiłem pana Bednarza. Dobrze, nie musi. Ja nie potrzebuję celebrytów. Naprawdę. Czyli Gadowski miał rację, no to nie wiem, czy Gadowski miał rację akurat na ten temat. Nie rozmawiałem nigdy na ten temat z redaktorem Gadowskim. Czy nowy kontakt z LNG na USA jest w stanie zdywersyfikować dostawy gazu, czy terminal w Świnoujściu wytrzyma próbę czasu? Miejmy nadzieję, że tak, bo te dostawy gazu trzeba w jakiś sposób zdywersyfikować, ale tak się dziwnie składa, że z tym terminalem w Świnoujściu jest jakaś dziwna historia, bo ja na przykład wiem, że za czasów PO jeszcze ten terminal, nie wiadomo, czy on będzie, w jakim on będzie kształcie, a już wydano kupę pieniędzy na ochronę terminalu i na system komputerowy, który jest w terminale i na jakieś tam systemy monitoringu, które nie wiadomo były do czego. Ale to jest trochę tak, że ja wiem, że na przykład za czasów PO powstała w ramach PGE spółka, która miała się zajmować ochroną informatyczną elektrowni atomowych. Jeszcze nie było ustawy, ale były już pieniądze i wydano pieniądze z elektrowni atomowych w Polsce. I oni mieli już nawet budżet, tylko nie wiedzieli do czego po prostu, ale budżet był zawsze potrzebny i pieniądze się przydały, prawda? To są rzeczy, o których warto też mówić, bo jeśli mówimy o wydawaniu pieniędzy z budżetu państwa, to właśnie w ten sposób. Dobrze, to rozwinąłem. Co jeszcze? Co pan sądzi o zakupie 40, zaraz bym to zniknęło, patriotów, tak? Chodzi o patrioty? No Boże, znowu, czemu pana nie ma w telewizji w Real24? Mówiłem, nie ma mnie. Marcin Rola obiecał, że przyjdzie do mnie i powiemy to publicznie, że się naprawdę nie powinniśmy kłócili, po prostu... Oni mają inny styl, inne dziennikarstwo, są bardziej koszerni, a ja jako niekoszerny założyłem własną telewizję, bo również mam inny styl. Proste. Zamiast się kłócić, jesteśmy przyjaciółmi, po prostu każdy rozumie każdego. Rozumiemy się i to tyle wystarczy. Natomiast tymi 40 patriotami, proszę Państwa, jestem za uzbrojeniem armii naszej armii w nowo, bardzo nowoczesną broń i mam nadzieję, że te patrioty to nie są tanie imprezy. Jeśli chcemy mieć nowoczesną broń, to musimy mieć w pełni świadomość, że to jest drogie. Tak samo, jeśli chcemy mieć nowoczesny wywiad, to również musimy mieć w pełni świadomość, że to wszystko jest drogie. To nie są tanie zabawki. Więc z jednej strony chcemy, a z drugiej strony chcielibyśmy, żeby ktoś tam dał to za darmo. Nikt tam nie da tego, proszę Państwa, za darmo. Dlaczego ma nam dać za darmo? To jest zawsze coś, żeby przetrwać mimo wszystko, więc myśmy powinni dbać o uzbrojenie, a nie tylko o wysyłanie pism leśnikom otwartym tekstem i otwartą pocztą, prawda? Jaką rolę ma odegrać w Polsce John Daniels? Czy nie jest to koń trojański naszych finansów? No bez przesady. Zdajcie spokój tym do Johnny Daniels. Ja jakoś się zapoznam z tym i pewnie potem odpowiem, co na ten temat myślę, ale nie przeceniajmy i nie twórzmy teorii spiskowych, proszę Państwa. To prawdopodobnie jest jakiś element określonych układów polityczno-finansowych spersonifikowanych jako osoba o nazwisku John Daniels, ale to może być również nazwisko Jan Kowalski na przykład. Nie traktujmy tego w ten sposób. Kiedy program w Jurasza zostanie opublikowany? Panie Martynie Świński, proszę się zapytać pana Jurasza.
On jest w Polsacie, nie ja. Może w ogóle nie będzie opublikowany, ponieważ im się moja gęba nie podoba. No, proste. Czy pan Pawlak, zaraz, bo to było ciekawe pytanie. Pan Pawlak ma może szerokie plecy. Boże, szerokie plecy. Nie, bo po prostu pan Pawlak był premierem, a potem jeśli podpisywał taki kontrakt, to nie podpisywał również jako pan Pawlak. To jest to samo to z John Daniel, tylko jako reprezentant określonych sił, określonych interesów. Niestety tak jest. Jeśli prezydent Polski podpisuje układ z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to nie podpisuje personalnie pan Andrzej Duda z panem Donaldem Trumpem, prawda? To nie personalnie. Personalnie, osobiście to oni sobie mogą pograć bryża, wymienić kawały i tak dalej, i to są osoby. Natomiast to podpisują przedstawiciele określonych instytucji państwowych i określonych organizmów, prawda? Układów politycznych i organizmów. I my za bardzo to wszystko personifikujemy w ten sposób, bo właśnie brak nam króla i brak nam zrozumienia angielskiego słowa royal, tego takiego naprawdziwego. Wtedy jak się trochę tam pobędzie, a jesteście w Anglii, tu dużo jest ludzi w Anglii, dobrze wie jak to wygląda, to wiedzą dobrze, że royal, jak to było, Royal Warehouse czy tam Royal Castle and Excise, to nie jest to królewska, bo to nie działa król, tylko trzeba tłumaczyć jako państwowa, bo to jest instytucjonalna. Na tej zasadzie po prostu to twierdzę. Także pan Pawlak robił to, jeżeli to robił to w imieniu określonych grup, jako reprezentant określonych układów politycznych, określonych sił, a nie prywatnie jako Pawlak. Bo prywatnie jako Pawlak to te siły w ogóle go nie interesowały. Akurat był potrzebny prywatnie jako Pawlak i prywatnie był może skłonny. Oczywiście, że wynagrodzenie też zależy od różnych rzeczy, ale to każdy z nas zarabia jak w jakiś tamkolwiek sposób, więc tak to wygląda. Czy zatrzymanie już było? Być odpowiedzią na wydarzenie... Tak, o przepraszam, to jest tak. Czy zatrzymanie pana Głębockiego może być odpowiedzią na wydarzenie z Polski rosyjskiego szpiega? Tak, może być. Może być, to oni po prostu na siłę szukają kogoś, żeby po prostu zachować twarz. To jest tak normalne. Tak się dzieje. Po prostu jeśli my wydalamy jakiegoś szpiega, to oni będą na siłę szukać kogoś, kto mógłby być szpiegiem po prostu, ale oni go wydalają na tej zasadzie, nikt nikogo nie zatrzymał. Przypuszczam, kiedyś tak było jak korespondenta jakiegoś wydalili, myśmy wydalili oni, to są Rosjanie, jeden za jeden, a ponieważ akurat nie mogli znaleźć żadnego polskiego szpiega, bo są tak wspaniale zakonspirowani w Rosji, że nie można ich znaleźć w ogóle, no to znaleźli jakiegoś profesora, czy docenta, doktora, który się na niczym, który dokładnie jest tak samo prawdopodobnie zdziwiony, jak i oficerowie FSB, którzy dostali takie polecenie, bo z niego taki szpieg jak ze mnie Chińczyk po prostu. No i w tym momencie go po prostu jest po prostu ofiarą pewnych politycznych rozgrywek na linii Polska-Rosja. Tak to można rozumieć. Nie zna pan Piątka, Paza, a jednak nie zna pan Potockiego, a jednak pan zna... Uważa, co coś pan nerwowo zareagował, to taki fachura, relaks. Tak, panie Jarosławie Kamiński, zareagowałem nerwowo. Proszę pana, to ja stworzyłem tych ludzi. Ja ich prowadzę. Pan rozumie, ja ich osobiście prowadzę. Wysadzimy to wszystko w powietrze, zwalimy PiS, zwalimy dobrą zmianę, sami przejmiemy rząd. Naprawdę. Wierzy mi pan? Bardzo dobrze. Proszę to publikować na Facebooku, wszędzie, bo tak jest. Na głupie pytanie, głupie odpowiedź. Leszek Żebrowski wspomniał kiedyś, że po numerach osobistych w PRL można było się dowiedzieć, skąd pochodzi, z jakiej rodziny, czy jest wrogiem ludu itp. Nie, 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 pan myli się, to nie dowody osobiste. Dowody osobiste są inaczej trochę. Nie było nigdy czegoś takiego. PESEL jest zbudowany w ten sposób, że mamy odwrotnie datę urodzenia na początku, a dopiero potem numery, tam jest oznaczenie płci, to jest dość bardziej skomplikowane, ale... Nie wiem, na podstawie czego Leszek Żebrowski to mówił. Bardzo chciałem dowiedzieć, bo czy ktoś jest wrogiem ludu, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, to ja się dowiedziałem wypełniając kartę E15, do której można było wpisać w PETEL i wtedy dowiedziałem się, czy był rejestrowany, jakie materiały są na niego po prostu i z jakiej rodziny pochodził. To też można wyczytać z pewnego katalogu PESEL-u po numerze PESEL-u, ale z samego numeru PESEL-u nie można było wyczytać, kto jest kto. Mają sam numer PESEL-u, to tylko można było, nawet chyba nie można było płci wyczytać, ja już nie pamiętam, jak to wyglądało. Proste. Co jeszcze? Patryk, czemu tak naprawdę się pan ujawnił? Panie Patryku, proszę poczytać trochę książek. Czemu tak naprawdę? Po to, żeby po prostu, jakby to powiedzieć, po to, żeby władza dobra, właściwa, patrioci, żeby ich zneutralizować, rozwalić i przejąć władzę. W celu,
jakbym to powiedzieć, Kiszczak mi kazał. Dobrze? Dobra odpowiedź? Proszę, kochaj. Co tutaj jeszcze jest ciekawe? Z terminalem w Świnoujściu są jaja, bo nitka nowego gazociągu kładzionego przez Rosjan w porozumieniu z Niemcami idzie zbyt płytko, co w przyszłości ograniczy dostęp do terminalu dla statków o głębszym zanurzeniu. Teraz jest jeszcze działa, ale w przyszłości będzie tak, to jest to, co ja kiedyś też mówiłem i to wiem, to było słynne PO, nie działało. Nawet nie wiem, czy były jakieś protesty w stosunku właśnie do Niemców i Rosji, nawet Unia Europejska, Szwedzi zdaje się bardzo mocno protestowali i Duńczycy przeciwko temu, no ale niestety oni to zrobili. Ja zresztą przypuszczam, że Rosjanie dopną swego z Niemcami razem, to rzeczywiście zablokując w tym momencie Świnoujście. Chodzi także o to, że do tego terminalu, że może być tak, ponieważ zablokowanie Świnoujścia spowoduje, że Hamburg może przejąć różne funkcje tego Świnoujścia, w związku z czym obyśmy nie wyszli, jeżeli nie będziemy tego pilnować, to wyjdziemy tak, że te terminale z gazem będą przychodzić do Hamburga, a my z Hamburga będziemy transportować to do Świnoujścia, co znowu daje zarobek Niemcom, prawda? I pośrednio ruskim. Dobrze, proszę Państwa, już rozmawiamy godzinę, także ja bardzo Państwu... Czy Jarosław Pieńkoś, jeszcze jedno pytanie. Czy pan Witold Gadowski będzie u pana? Ja zapraszałem pana Witolda Gadowskiego. Witek się bardzo często zgadał, ale on jest zajęty. Poza tym często nie odbiera telefonu. Może nie ma odwagi powiedzieć mi wprost to, co mówią niektórzy, że nie chcą być u mnie, bo u mnie był na przykład taki i taki, a poza tym ja jestem, mam zły PESEL, więc w związku z czym lepiej nie bywać u mnie. Nie wiem. Nie wiem. Nie interesuje mnie to, proszę państwa, dlatego że ja nie jestem dla celebrytów. Teraz nie chcą. Może kiedyś będą chcieli, może przegram, może wygram. Jak wygram, no to wtedy złośliwie przyjmował również zwykłych państwa z autobusu. Dziękuję Państwu bardzo i dobranoc.